pojawiły się nasze koziomki z strony Alameki, jak widzicie. Jest tutaj softbox, tutaj mam aparat, wszystko lepiej wygląda. Ale ja też jak wyglądam, jakbym się dopiero obudził, bo to prawda. Jest 8.22. Ja nagrywam vloga i się źle czuję nadal. Więc próbuję być energetyczny, próbuję być tak jak zawsze, ale może to mi nie wyjść, więc przepraszam od razu was za to. Dzisiaj vlog będzie o tym, co mi się działo wczoraj w szpitalu. Bo dużo od was na grupie się pytało, inne takie, to wolę opowiedzieć fajniej, wyraźniej tak na vlogu. Więc po prostu coś stało, to jest takie coś, że ja miałem dużo na głowie, znaczy YouTube, inne takie, po prostu nie wiem, nie wiem co się stało, ale zapomniałem pić. Po prostu nie miałem potrzeby, żeby pić wody, ani nic takiego, nie czułem pragnienia, nic i przez to się odwodniłem. Wczoraj weszłem na autobus, jak to się nazywa, i po prostu zemdlałem, tak? Obudziłem się parę przystanków później, czyli z jakieś 10-15 minut później. Nie widziałem o co chodzi, szybko wyszłem z autobusu, zadzwoniłem do mamy, powiedziałem, że zemdlałem na autobusie. Mama mi kazała na chat z powrotem wracać. I później czekałem aż skończę pracę i wtedy poszliśmy do szpitala, gdzie oni się dobrze ze mną zajęli, tak. Kurde, 4,5 godziny siedziałem w tym pieprzonym szpitalu, żeby mi tylko powiedzieli, że jestem odwodniony. Ogólnie teraz mnie brzuch bardzo boli, jest mi niedobrze. W głowie mi się... Po prostu mam... boli mnie głowa bardzo. Była gościuwa, która nie umiała wbijać, bo miałem też cukier, znaczy... test na cukier w krwi, coś takiego. I gościwa musiała mi wbić tutaj w palec takie kuj-kuj. I się okazało, że gościwa w ogóle nie umiała tego robić, jeśli tak strałem. Myślałem, że mi odetnie palec albo coś. Tutaj macie filmik. No offense. Yeah, sometimes the pull really weird and it doesn't work. Quick! Just put 0, 0, 0 on whatever. Just put something. Ta, jak widzieliście, gościowa nie umiała obsługiwać się, kurde. No co tam, ludzie, to jest, przypominam, to jest największy szpital w Europie, tak? To jest największy szpital w Europie, gdzie powinni mieć najlepszych, kurde, tych lekarzów i inne takie. A tu biorą, kurde, ludzi, którzy nawet nie umieją obsługiwać tego chuj-chuja. Bo się okazało później, że jakaś inna gościowa musiała przyjść i ona zapomniała takiego czegoś odczepić, żeby ten kuj-kuj zaczął wystawać, bo ten kuj-kuj się chował pod tym takim czymś, to trzeba było zdjąć i wtedy mogło się ukuć. Ona tego nie ściągała, straciła chyba z jakieś 12 tych takich kuj-kuj, bo nie wiedziała, jak to obsługiwać. Welcome to England, when nothing's normal. Tak. I po prostu później miałem takie coś poprzyczepiane. Tutaj macie fotkę. Miałem takie coś poprzyczepiane, dużo i mi skanowało serce, jak to mi bije, inne takie. Później mi ciśnienie mierzyli, bla. I po prostu się okazało, że 4,5 godziny spędziłem często. I chociaż mam pamiątkę, choć to jest 2 tygodnie temu, bo to jest small adult, a wczoraj miałem po prostu
już adult, ale to jest z 2 tygodni, bo tamten nie chyba zgubiłem. I to jest takie coś, że zobaczcie. I kurde, coś takiego. Mogę mieć swojego Omnitrixa, jestem kurde ten, będę. Albo, ej, to by było dobre, jakby takie coś wymyślili, że tutaj się daje wodę, albo coś tutaj macie taką sąkę i pijecie sobie. To by było dobre, takie, tu przynajmniej kubek. No i właśnie tak spędziłem mój wczorajszy dzień, były nudy, było okropnie, potem przysnąłem, obudziłem się i nie czułem nogi w ogóle, tak mi zdrętwiała. Ale dzisiaj chyba... Hello? Who's up? No, I'm not. I actually feel sick. I actually feel dizzy. No, I fainted yesterday, you know. Yeah, I fainted on the bus, yeah. Yeah, because I fainted on bus. So I got off the bus, called my mum that I fainted. She told me to get back home. I've got a history test today. From when do you care about me? Aww. Oh. You know, I'm actually recording a vlog right now. Alright, go for it. Od kiedy koledzy się o mnie martwią, no. Po prostu, jeśli nie wiedzieliście, to ja po prostu gadałem z koleżanką, bo się pytała, gdzie jestem. Mówiła, że failuję w jakimś teście na historię za tydzień. Alanek nigdy nie failuje. No i pozdrawiam. No. I kazała, żebyście mi powiedzieli, żebym już nie opuszczał szkoły. Ale to nie moja wina, że kurde, mam bolę głowy i się boję, że znowu stracę przytomność. Ale tak, o czym to my w ogóle gadaliśmy? Oj, zawalałem. Tak, szpital. I tak po prostu mój dzień się zakończył. I tutaj był taki testowy filmik, jeśli chodzi o światło i inne takie, więc... Tutaj będziemy kończyć, więc jeśli wam się spodobał odcinek i chcecie taki więcej i czy jak chcecie... Try not to laugh. Znaczy, laugh or nah. No to dobijcie 10 lajków na tym filmiku, to od razu jeszcze dzisiaj zrobię filmik try, nie try not to laugh, tylko laugh or nah, no z bratem. Więc tak, jeśli wam się spodobał odcinek, zostawcie lajka, skomentujcie, subskrybujcie i trzymajcie. Hej, na razie, buba, peace, buba.